Druga wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku poprzez atak III Rzeszy na Polskę. Następnym celem III Rzeszy stał się atak na państwa skandynawskie. Niemcy zaatakowali najpierw Danię, a później Norwegię. Po przejęciu tych dwóch państw przeszli do ataku na państwa Beneluxu, które mogły im umożliwić przedostanie się łatwiej do Francji poprzez ominięcie linii Maginota. Państwem, które straciło największą liczbę obywateli, był Związek Radziecki, w którym zginęło 26 milionów mieszkańców, z czego 16 milionów to byli cywile, a dopiero reszta żołnierze. Na Dalekim Wschodzie wojna była toczona już od 1937 roku. Wojnę tam rozpoczęła Japonia, atakując państwa chińskie. Stany Zjednoczone dołączyły się dopiero po ataku na Pearl Harbor. Podczas bitwy o El Alamein alianci zdołali zmienić Włochów i Niemców gumowymi atrapami swoich wojsk, przez co zdołali zmylić niemieckiego marszałka Erwina Rommela. Gazy bojowe zostały użyte podczas I wojny światowej, by przełamać równowagę siłową. Podczas II wojny światowej zostały użyte przez Japończyków w Chinach i przez Włochów w Etiopii. Podczas II wojny światowej Polska straciła 1/5 swojej przedwojennej populacji, w tym bardzo dużo ludzi wykształconych i młodych, co oczywiście będzie miało wpływ na późniejsze losy Polski. W 1936 roku brytyjski fizyk Robert Watson Watt chciał stworzyć broń, która poprzez fale radiowe niszczyłaby wrogie samoloty. Jednak wynalazł coś innego, bo wynalazł radar. Bitwę pod Stalingradem uważa się za najkrwawszą batalię w historii, jednak uważa się też, że jest to punkt zwrotny podczas II wojny światowej w Europie. Więcej cywili niż żołnierzy w Europie stracili ZSRR, Polska, Jugosławia, Francja czy Norwegia. Jedynie brytyjskie czy niemieckie straty były większe w żołnierzach niż w osobach cywilnych. Polska stolica, czyli Warszawa, została zniszczona w blisko 85%, przy czym bardzo duża ilość tych strat została wykonana przez wybuch Powstania Warszawskiego, ponieważ Niemcy chcieli się zemścić na Polakach i pokazać innym państwom, które okupowali, co czeka ich stolice, kiedy się im sprzeciwią. Amerykanie zrzucili podczas wojny na dwa japońskie miasta, czyli Hiroshima i Nagasaki, bomby atomowe, które spowodowały śmierć 160 tysięcy mieszkańców Japonii. Gdyby Japończycy się nie poddali, kolejnym celem ataku atomowego miało być Tokio, czyli ówczesna stolica Japonii, jak i dzisiejsza stolica Japonii. Po zakończeniu II wojny światowej na terenach Korei, które były wcześniej okupowane przez Japonię, powstały dwa państwa: Korea Północna, zależna od Związku Radzieckiego, i Korea Południowa, zależna od Stanów Zjednoczonych. Poprzez ten konflikt zbrojny zginęło od 60 do 85 milionów ludzi. Druga wojna światowa spowodowała osłabienie roli Europy na arenie międzynarodowej i spowodowała powstanie dwóch nowych supermocarstw, czyli USA i Związku Radzieckiego. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w następnym.